Przez ostatnie 20 lat usilnie pracowałam na rzecz podniesienia świadomości w kwestii opieki nad ludźmi starszymi, w tym również osobami cierpiącymi na demencję. Liczba ludzi dotkniętych demencją i innymi chorobami związanymi z wiekiem rośnie w szybkim tempie. Lekarze, pielęgniarze, politycy zdają sobie sprawę z wyzwań, jakie niesie ze sobą starzenie się społeczeństwa. Potrzebujemy większej wiedzy i lepszej edukacji, by móc się opiekować ludźmi z demencją i innymi schorzeniami. Dlatego też z wielką przyjemnością odwiedzam Dom Opieki Józefina, pierwszą tego typu placówką w Polsce, certyfikowaną przez naszą fundację. Jej celem jest podnoszenie jakości życia dla osób cierpiących na demencję i dla ich rodzin. Fundamentem naszego działania jest opieka paliatywna, skupiona na człowieku, kontrola symptomów, wsparcie rodzin, praca zespołowa, komunikacja i wzajemne relacje. Jej Królewska Mość Sylwia Królowa Szwecji odwiedziła nasz dom opieki Medicover Senior Józefina, który jest certyfikowanym domem opieki nad osobami starszymi przez organizację założoną przez Królową Sylwię, organizację Sylwia Hemet. To jest fundacja, która razem ze Swedish Care International oferuje specjalny trening dla całego zespołu pracującego w domu opieki, który ma na celu podniesienie kwalifikacji w zakresie opieki nad osobami starszymi, osobami, które cierpią z powodu demencji. Praca zespołu pielęgniarskiego, praca pielęgniarek jest bardzo bliska sercu Królowej, dlatego była bardzo zainteresowana tym, żeby się spotkać, poznać ten zespół. W opiece nad osobami starszymi opieka pielęgniarek, ale także opiekunek, opiekunów medycznych ma kluczowe znaczenie. A podobnie jak terapeuci zajęciowi, rehabilitanci. Kompleksowa opieka to nie tylko spędzanie czasu z taką osobą. To są zajęcia terapeutyczne, to jest rehabilitacja ruchowa. Pamiętajmy o tym, że wciąż opieka nad osobami starszymi w Polsce nie jest zorganizowana tak dobrze, jak powinna być, a przy starzejącym się społeczeństwie, przy innym modelu rodziny, który nie pozwala już, tak jak kiedyś, zajmować się rodzicami przez dzieci, które pracują czy w miastach dużych, czy też za granicą. Niestety z przyczyn osobistych muszą kierować starsze osoby do takich domów jak nasze.